Cześć wszystkim. Mamy piątek, 21 czerwca, godzina prawie 12 w nocy. Jesteśmy na lotnisku Ławica w Poznaniu i praktycznie za jakieś 5 minut będziemy się odprawiać. Lecimy na Korfu. Słuchajcie, no niestety mieliśmy trochę pecha z tym lotem, od razu wam to powiem. Lot odbywa się najgorszym chyba z możliwych terminów, jeżeli chodzi o cykl dobowy człowieka, bo lot mamy dopiero o drugiej nad ranem, o drugiej w nocy. Na miejscu jesteśmy około godziny 4 nad ranem, w hotelu około 5, a doba hotelowa zaczyna się, tak jak w większości wypadków, około godziny 11. Więc jeżeli już na wstępie personel hotelu nie uśmiechnie się do nas, to najbliższe, pierwsze może powinna powiedzieć, 5 godzin urlopu spędzimy gdzieś poza hotelem, na plaży albo na jakiejś ławeczce przed budynkiem. No ale dobra, nie chcę marudzić, nie chcę wywoływać jakiegoś wilka z lasu albo czarnego scenariusza. Mam nadzieję, że personel hotelu ukłoni się w naszą stronę i wpuści nas do pokoju trochę szybciej. Dobra, na razie spróbujemy przebić się przez lot. Pogoda jest słaba, tak? Są burze i są zapowiadane dość silne porywy wiatru, więc mam nadzieję, że nasz lot nie zostanie odwołany, bo no to już byłaby prawdziwa tragedia. Wszyscy są dość zmęczeni. Po całym dniu no, ten cykl dobowy człowieka jest taki, a nie inny, więc no... Wszystkie chce się po prostu spać. Jeżeli lot miałby jeszcze być dodatek opóźniony, no to byłaby już prawdziwa tragedia. Dobra, słuchajcie, co do składu. Lecimy naprawdę zacną grupą. Leci nas 12 osób. Poza nami oczywiście leci Rafał i Ala z rodziną. Moi rodzice, czyli tak jak rok temu na Majorce. Ale dodatkowo zabraliśmy ze sobą siostrę, jej koleżankę Olę z synem oraz, uwaga, leci z nami Kamil. Także grupę mamy naprawdę fajną i myślę, że jeżeli już przedrzemy się przez tą podróż i wylądujemy w hotelu, to zabawa będzie super. Także słuchajcie, postaram wam się powiedzieć trochę o i przedstawić wam, jak ten lot wyglądał. Zostańcie z nami i mam nadzieję, że przeżyjemy to jakoś wszystko. Słuchajcie, 12.08, rozpoczęły się odprawy. Odlot jest punktualnie o 2.05 i z tego, co widziałem na tablicy odlotów, nie ma żadnych opóźnień, więc może będziemy mieli szczęście. Te burze przejdą, ominą Poznań i wystartujemy i wylądujemy o czasie. O, tu są nasi, dobra. Jesteśmy po odprawie bagażowej, idziemy na odprawę celną. Słuchajcie, 1.11, jesteśmy już po kontroli celnej. No tak jak się spodziewałem, przetrzepali mi plecak, bo mam w nim drona i baterię do kamery. Musiałem to wszystko powyciągać, to sprawdzali to tym paskiem alkalicznym, ale na szczęście nic nie wykryli i mogę kontynuować podróż. Słuchajcie, 1.55, siedzimy sobie cały czas na hali odpraw, nic nie mówią, czy podstawili nam samolot, ani do jakiej bramki mamy się udać. Powiem wam szczerze, że już trochę się wszyscy niecierpliwili, a tu się okazuje, że siedzimy nie w tym sektorze i odprawa na Korfu chyba właśnie się rozpoczyna z 6 stanowiska. Ale czy to nasze? To jest pytanie. No innego nie wiem, wszystko zobaczmy. O, jest na Korfu, bramka numer 6. Tato, chodź! Idziemy, tutaj jest. Idziemy. Dobra.
Druga 07 oczywiście, po czasie nie wystartujemy już na pewno, mamy lekki poślizg, ale myślę, że maksymalnie 10-minutowy. Kamil! Gdzie on siedzi? Tam. Słuchajcie, 5.17, jesteśmy na lotnisku w Korfu. Przelecieliśmy z godzinnym opóźnieniem, bo warunki pogodowe w Poznaniu nie pozwoliły nam na czasowe wylecenie o czasie. Także jesteśmy godzinę później, ale w sumie w związku z tym, że mamy i tak prawdopodobnie problem ze wcześniejszym zakwaterowaniem w hotelu, to nie robi dla nas żadnej różnicy, czy siedzimy tu, czy tam. Wsadzamy do autobusu, jedziemy do terminala. Odbieramy bagaże i organizujemy jakiś transport do hotelu. Raszka, jaką ty walizkę masz fajną. Co się tam wzięła? Patona chyba gdzieś tam gdzieś w środku trzymasz. Może papa się zwolni wcześniej, ale to nie jest gwarantowane, za to korzystamy ze śniadania. Jest 8 godzina czasu lokalnego, 7 polskiego, jesteśmy na miejscu. Panorama Sidari. No trochę jechaliśmy, powiem wam szczerze. Co teraz? Miejmy nadzieję, że panie w recepcji, tudzież panowie, zlitują się nad nami. Jesteśmy wszyscy dosłownie na oparach, już lecimy. Dadzą nam te pokoje, żebyśmy mogli przynajmniej ze 2-3 godziny się przespać. Nie jest to takie pewne. Gwarantowane mamy tylko śniadanie, czyli opaski all inclusive. Natomiast czy dostaniemy pokoje, to zaraz będziemy o nie walczyć. Na razie bierzemy bagaże i idziemy do recepcji. Dobra, mamy mały upgrade. Dostaliśmy informację, że
Nasze pokoje będą gotowe nieco wcześniej, ale i tak dopiero po 10, czyli za jakieś 2 godzinki czasu lokalnego. Nie wiem, co będziemy robić do tego czasu. Posiedzimy, pokręcimy się po ośrodku, zobaczymy, jak on wygląda, jakiś research może zrobimy. Chyba to najrozsądniejsze. Jakoś musimy te 2 godziny przepękać. Dobra, idziemy całą ekipą zobaczyć, co to warte. Co? No jest sklep z pamiątkami, mini market, no to jest ważne. Nie, Kamil, tu w prawo idziemy, na nasz ośrodek na razie. Gdzie ty tam jeszcze w teren cię ciągnie? Ja już chciałem na plaży. No już, gdzie na plaży? To nie ma plaży. Okej. Okay. Nie wygląda to źle, bo o godzinie 8, tuż przed śniadaniem, jest niewielki procent leżaków zarezerwowany, nie? Zobaczcie. Ej, słuchajcie, chodźcie sobie zarezerwujemy swoje. Madzia, tu na pewno będzie wszystko wolne. Nie ma ludzi. Zobacz. Ludzie nad morzem chyba siedzą, ale nie na basenie. Ty patrz, tu jest 2,5 metra głębokości, ej. Widać, no? Kurde, zajebiście głęboko, nie? Malowanie w ogóle podwójnej, ciągłej w Grecji, to jest mordowanie farby, nie? Ale to nie było żadnych klini w ogóle. Kurwa, nie, ale przekraczają w ogóle, no. W dupie mają wszystko. No dobra, no to jest tyle, tak? Tutaj więcej chyba nic nie ma, bo to jest nasz ośrodek, rozumiem, tak? Tak. No to okej, no to wracamy i pójdziemy sobie drogą w dół, nie? Zobaczymy. Madzia, to weź sobie za, to zajmij. Zobacz, to są zajęte leżaki, czyli wychodzi z tego, że wszystko... Ósma, u nich jest 8. O Jezu, ledwie żyję. Słuchajcie, jest godzina 20, jesteśmy w ośrodku od około 12 godzin. I powiem wam szczerze, że specjalnie nic nie nagrywałem. Mimo że no, kilka rzeczy udało nam się fajnie zrobić. Podwiedzaliśmy tutaj okolice. Kamil był już na plaży. Zwiedziliśmy wszystkie atrakcje, które tutaj ośrodek oferuje. Ale powiem wam szczerze, że nic nie nagrywałem z prostego powodu. Uznałem, że po tej całej szaleńczej podróży, która nas dotknęła, chcę zamknąć ten rozdział pod tytułem podróż tylko i wyłącznie na rzeczach związanych właśnie z tą podróżą. Wszystkie inne kwestie, jak jest hotel położony, jak jest zbudowany, jakie ma atrakcje dla gości, to wszystko chcę jakby ująć w drugim dniu, więc tak naprawdę ograniczyłem się dzisiaj tylko i wyłącznie do kwestii związanych z podróżą i specjalnie niczego wam więcej nie pokazywałem, mimo że sporo rzeczy zrobiliśmy i jeszcze mamy w planach jeden spacer na taki fajny półwysep. Na ten półwysep, na plażę i w kilka innych ciekawych miejsc mamy plany jeszcze tam wrócić, więc na pewno wam to pokażę. Natomiast dzisiaj tak naprawdę kończę ten rozdział pod tytułem podróż właśnie tą krótką sentencją i widzimy się po prostu następnego dnia. Wszyscy są niesamowicie zmęczeni. Co chwilę ktoś po tej szarańczej podróży urywał się, szedł do pokoju na krótką drzemkę, bo po prostu upał. Plus to wszystko, co nas spotkało, to opóźnienie samolotu, tak wszystkich wykończyło, zwłaszcza dzieciaki, że nie jesteśmy w stanie jakoś to wszystko skleić do kupy i jakoś tam wspólnie działać tutaj przy tych wszystkich atrakcjach, które hotel proponuje. Także widzimy się jutro. No i co? Trzymajcie się. Do zobaczenia.